Materiał, który zaraz Państwo obejrzą, został nakręcony w latach 90. ubiegłego wieku. Dotyczy on okresu, w którym Unitra Telpot, czyli krakowski oddział Unitry, ogłosił swoją upadłość. Część informacji może okazać się dość kontrowersyjna z uwagi na fakt, że próżno czasem szukać potwierdzenia ich chociażby w internecie. Także zachęcam do analizy wypowiedzi osób zawartych w materiale. Krakowskiej elektroniki. Sceną jej śmierci na żywo. To jest Telpot, zakład, który od 5 lat walczy o przetrwanie. Branży elektronicznej, która kiedyś była potęgą, już nie ma. Nie ma Róży Luksemburg, Zelosu, doprowadzono do bankructwa Eltre, Fonikę, Cerat, Meramat, Biazę. Ostatnio padł Kasprzak. Zwolniono 80 tysięcy dobrze wyszkolonych pracowników. Ci, którzy pozostali, zarabiają grosze. Nie możemy się z tym pogodzić, bo elektronika to oczy przemysłu i armii. Bez elektroniki nie może istnieć Polska. Ten zakład był gigantem. Był kiedyś własnością Schindlera, to historyczny zakład. Jesteście zadłużeni i ta branża się chyli ku upadkowi. Zdaje się, że Polska chyba nie może być potęgą elektroniczną. Zadłużenie naszego zakładu powstało na skutek działalności polskiego systemu bankowego. Chodzi o to, że na przykład w 1989 roku Telpot miał 9 miliardów zysku. 9 miliardów złotych ówczesnych, nie dzisiejszych. To była szalona kwota, to było odpowiednik dzisiejszych kilkudziesięciu miliardów. I w pewnym momencie Telpot stanął pod pręgierzem takim, że nie ma tych pieniędzy, dlatego że banki celowo opóźniały przepływ gotówki między naszymi odbiorcami a nami. Bank stosował te same numery co Baksik i Gosiorowski. I wtedy zmuszeni byliśmy do wzięcia kredytu. Wzięliśmy ten kredyt. Wzięliśmy ten kredyt i ten kredyt w skali miesiąca 56% oprocentowania. Nikt tego nie wytrzyma. Po prostu nie byliśmy w stanie tego wytrzymać. No bo jak mogliśmy inwestować? Jak mogliśmy kupić materiały? Za co? Trzeba było mieć pieniądze. To jest kuriozum. Biorąc kredyt na 15%, w nocy, rano się budzimy, dowiadujemy się bez informowania nas, że w nocy podniesiono nam na 56%. Jaka to jest umowa między partnerami? Przepraszam, nie tylko, dlatego cały przemysł polski jest w takiej sytuacji, bo wszystkich tak załatwiono. Ja się pytam, skąd dzisiaj pieniądze mają banki na wystroje marmurowe? Swoim, gdzie przedsiębiorstwa produkcyjne miały rentowność minusową rzędu 60-80%, a banki wykazywały rentowność 180-200%. Chyba będę przedstawicielem całej po prostu elektroniki polskiej, że po aferze alkoholowej jest afera elektroniczna, o której się do tej pory jakoś nie mówi. Nasze kochane państwo otworzyło granice. Wchodziło wszystko bez badań, bez homologacji. Polski wyrób, żeby wejść nowy na rynek, musiał uzyskać atesty, badania niezawodności, bezpieczeństwa, żeby kogoś prąd nie poradził od tego. To trwa kilka miesięcy. My zanim żeśmy się przebili z gotowym nowym wyrobem, na ten rynek musieliśmy miesiąc czekać. Tam to wchodziło. Otwiera się granice. 40% podatek obrotowy dla krajowego producenta. Sprowadzany z importu nie ma nic. Dowiadywaliśmy się na zachodzie, żeby przygotować transport elektroniki. Trzeba co najmniej 2 tygodnie przygotowań. Godzina 12 w nocy, znosi się cło i kilometrowe kolejki na granicy niemiecko-polskiej wyładowane tirami z elektroniką. Sprowadzano do kraju na 2 lata. Towaru. Praktycznie towaru gotowego. Mało tego, utrzymują dosyć wysokie cło. Proszę pana, bo tutaj to jest powiedziałem wyraźnie, rząd. Kilka osób w rządzie wiedziało, w Ministerstwie Finansów, w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z zagranicą, kilka osób wiedziało, że będzie zniesione cło. Był to rok 90. 90. Był to rok 91 już, kiedy już te pierwsze kredyty nas walnęły w łeb. Drugie, już prawie leżeliśmy na kolanach, ale jeszcze żeśmy się nie dawali. Ale na tym polega wolny rynek, słabszy przegrywa, wyście produkowali chłami. Nie jest prawda. Wolny rynek. Wolny rynek, bandycki rynek. To nie jest wolny rynek, to jest bandycki. Każde państwo dba o swojego obywatela, chroni go przed takim działaniem. Nie jest tak, że tak jak ministerstwo swego czasu Stolniczyk powiedział, że brak polityki to też jest polityką. My domagamy się jasnych reguł gry na tym rynku, a więc, żeby ministerstwo czy rząd powiedział, co w tym kraju ma być.
czy przemysł elektroniczny ma, czy nie. Jeżeli ma, stawiamy na rozwój. Pieniądze, które idą z kredytu, idą na rozwój elektroniki i jeszcze innych branż. Tu się tworzy nowe stanowiska pracy, reszta się likwiduje. A teraz 5,5 tysiąca ludzi, większość nieraz nie ma na światło, nie ma na prąd, nie ma na czynsze. Ja już nie mówię, że nie ma na życie, nie ma dla dzieci, nie ma na szpitale. 80 tysięcy ludzi na bezrobociu w tej chwili. Wysoko wykwalifikowanej kadry. Kiedyś na Politechnikę, na Wydział Elektroniczny, to trzeba było zdawać egzaminy praktycznie na samych piątkach. Dzisiaj ci inżynierowie poszli do sklepików, do butików, bo stracili robotę. Ja powiem, po 37 latach mam 12,500 na godzinę. Naturalnie. I jak ja mam wyżyć? Ja nie mogę sobie nic nowego kupić. Po 23 latach pracy, czterech, zarabiam 2 miliony z wysługą, z wyrobieniem, więc zapytuję, jak można za to żyć. Gorlice, 10 tysięcy ludzi, w tej chwili 4 tysiące zostało w zakładzie, ale nie całe. Zarobki 2 200 000, 2 300 000. I tak można jechać przez Limanowe, Zakopane, aż do Krakowa. W Krakowie na 50 ileś zakładów, które podlegają wojewodzie, 39 bodajże, 37, żebym nie skłamał, pracują ze stratą. Sekundę, ja pana rozumiem, ale przemysł jest chyba nie tylko po to, żeby dawał zatrudnienie, tylko żeby produkt wytwarzał, który jest sprzedawalny. Pani redaktor, taki rezystor kosztuje w granicach 100 zł, proszę państwa. Co w Polsce można kupić za 100 zł? Jest to wyrób przemysłowy. Proszę kupić ziemniaka, czy będzie kosztował 100 zł. Co to jest w tej chwili? Pan to wytłumaczy, i dlatego trzeba kupić bardzo nowoczesne urządzenia, nowoczesne, bardzo wysokiej wydajności, żeby konkurować ze światem. Pieniądze, właśnie, ale dlaczego ta branża jest zadłużona? Dlatego, że ktoś puścił elektronikę w tym momencie bez cła, bez podatku obrotowego, gdzie krajowy producent musiał to zapłacić. W związku z tym, jaka jest konkurencja? Jeden płaci 40% podatku obrotowego, drugi nie płaci grosza. Jeden wpłaca do budżetu po prostu pieniądze na ZUS, drugi nie wpłaca grosza. W tej chwili mamy przemyt elektroniki. Przecież są gangi, które co przemycają? Spirytus, czyli alkohol i elektronikę. Przecież to trzeba głośno powiedzieć. Mówiłem już o aferze alkoholowej. Ale przecież to jest afera elektroniczna. Czy w tym kraju ktoś nad tym się zastanowi, że takie są fakty? Komu zależy? Koncernom zagranicznym zależy na dobiciu tej elektroniki, ponieważ jesteśmy poważnym konkurentem z możliwościami eksportu. Tylko żeby my eksportować na zachód na przykład, to nam się stawia szczególnie bariery celne przez tamte państwa. We Francji jedno przejście graniczne na elektronikę z importu, jedno jedyne, a u nas każdym przejściem, ile pan chce, tyle pan wjedzie. Ile pan chce, mało tego, jeszcze tranzytem do Rosji i we mgle w Polsce to ginie, a później się ukazuje na rynku. I co to się pytam jest? I tu są pieniądze. Tu są pieniądze potrzebne na inwestowanie w elektronikę. Nie za darmo, my nie chcemy, tylko proszę nam stworzyć te same warunki. Mam tu materiały, gdzie świadczy o tym, że ministerstwo czy rząd nie wie, co się po prostu dzieje. Jeżeli, proszę panią, w jednym ministerstwie jest tak, że w jednym i w tym samym dniu po prostu zakład się prywatyzuje i jednocześnie w drugim ministerstwie likwiduje, to ja nic nie rozumiem. Zresztą na spotkaniu z ministrem Lewandowskim wielokrotnie była stawiana problem elektroniki. Było mówione o tym, że trzeba otworzyć jedno przejście graniczne, przez które będzie wchodził sprzęt kontrolowany z homologacją. Były takie przyrzeczenia. Na dzień dzisiejszy niestety z tych przyrzeczeń tylko jest na papierze. Ale no dobrze, ale jest w tej chwili nowy minister, proszę pana, przekształceń własnościowy. Nie, od 89 roku, od 89 roku przez kolejne ministerstwa wpływały kolejne materiały, materiały, które są chowane w szufladach. Pani Bochniarz, minister Niewiarowski, ostatnio również z ministrem Nowakiem była prowadzona rozmowa gdzieś parę miesięcy temu. Owszem, mówią tak, świetne materiały i na tym jest. Do szuflady Bóg i cisza. Czy Telpon ma wpływ na to, że za parę dni, o, w jutrzejszym dniu podniesiona zostanie cena energii elektrycznej, a nasz wyrób nie drożeje od iluś tam jakiegoś czasu? Bo byśmy byli znowu ubili naszych producentów, oni od nas nie kupią właśnie, bo będą drogie wyroby. Kto narzuca te ceny? Telpon narzuca, czy rząd narzuca ceny? Między innymi mediów wszystkich, które są na to mają wpływ. Pani zobaczy, otwiera się hurtownie, montownie w stodole, 10-20 osób. Nie inwestuje się w technologię. O nie! To jest nastawione, wystać co się da i przeskoczyć dalej na wschód, na Białoruś, Ukrainę. Boją się takich działaczy jak pan. Któż jest taki hojny, żeby po prostu cały czas sprowadzał wyroby pseudo w częściach, pseudo produkowane w kraju, kiedy on sprowadza gotowe podzespoły, zmontowane płyty i składowe. Ja zarzucam polityce rządu to wszystko. I to nie z rządu w tej chwili tego obecnego, bo to są zaszłości od kilku lat. Mówi się, że na elektronikę nie ma, a na zespoły konsultingowe inne są pieniądze? No widocznie były, bo dwa lata temu bodajże, czy półtora roku temu opracowano takie programy. Pieniążki zostały wzięte przez
spółki konsultingowe i na dzień dzisiejszy cisza. My się dopominamy od ilu lat już, żeby jakakolwiek pomoc była. Ale własnymi wy się, siłami jesteś... pan mówi jak socjalista z minionej epoki. Ale nie z własnej żeby wam, jesteśmy żeby wam ktoś pomagał, co znaczy znowu zabrał innej branży i dofinansował was, tak? Nie, mi nie chodzi o dofinansowanie. Żeby nam nie przeszkadzało. Mi chodzi o ustawy, które regulują te sprawy w skali kraju. Powiedzmy, w elektronice niekoniecznie tylko w skali kraju, jeżeli chodzi w ogóle o przemysł. Bo jeżeli polityki gospodarczej nie ma, jeżeli tych ustaw nie ma, jeżeli nie chroni się naszego rynku, to wszystko padnie, nie tylko elektronika. Jeżeli się wyjmie z tego łańcuszka parę ogniwek, Telfot, Pozespoły, ewentualnie Elemis, Unimor, wszystko pada. Pada Kasprzak, ma nowoczesne linie technologiczne do montażu powierzchniowego przewlekanego. To kosztuje, proszę państwa, dziesiątki miliardów złotych. I co się okaże, że Kasprzak padnie, Elemis padnie. DU zamiast prowadzić za granicy tak drogie maszyny, kupi za 10% wartości. Próbowaliśmy sprawdzić. Nie ma winnego, kto dopuścił do Pruszkowa DU. I co się teraz okaże? DU jest to wielki, potężny koncern koreański. Są i teraz tak. Na rynek, pana zdanie? Już są, kochana, już są. I teraz tak. Podzespoły zmontują mu w Korei. On da rynek pracy w Korei. Może to skrzynki gotowy był. Mało tego, zyski z tego nie przetransferuje tutaj w kraju na obrót. Na służbę zdrowia, prawda, na podatki. Jak tak, to? Jak... Płaci tak samo podatki. Pani redaktor, ja mam pytanie, a Polkolor Thompson przez 3 lata zwolniony od podatku, czyli gdzie zysk szedł? Do Francji, nie do Polski. Owszem, ale tam ludzie... Ale Thompsonowi uratował się zakład. Przepraszam, uratowało się 4 tysiące... Dał rynki zbytu, prowadził na swoje rynki. Pani redaktor... To jest gadanie, dał... proszę pana... Pani redaktor, dał zatrudnienie 4,5 tysiąca ludziom dobre zarobki. Natomiast ja mam pytanie, z czego budżet państwa ma finansować ponad 3 miliony bezrobotnych, skoro zakłady niektóre są zwalniane z podatku? I pytam skąd, zróbmy, sprzedajmy wszystko. Kto utrzyma 40 milionów Polaków będących na bezrobociu? Panie, to jest rodzicami. Demagogia, bo gdyby... To są fakty. To jest demagogia, bo gdyby nie było zwolnień podatkowych, to by tu pies kulawą nogą nie przyszedł. Panie redaktorze, ja mam pytanie, 20 lat temu w Korei. Postawili 600% cło na granicy na gotowe wyroby. Amerykanie i Japończycy weszli z technologią tam do zakładu. Nie zwalniali ludzi, a zatrudniali. Rządzący nie rozumieją, ale oni rozumieją, że ta elektronika dalej ma szansę się obronić. Dalej tu mogą pracować, dlatego siedzą tu na głodowych pensjach, bo to są głodowe. Pan podburza ludzi, panie proszę pana, trzeba się godzić na pewne koszty społeczne. Panie redaktorze! Tu był swego czasu poseł Rokita, gdzie też mnie oskarżał, że podburzam załogę, bo robię wiece i tak dalej, że jak się zapoznał z materiałami, to stwierdził, że rzeczywiście to jest sabotaż gospodarczy, że to powinno iść wyżej. No i co z tego? Materiały wzięto, oczywiście zawieziono do Warszawy i do dnia dzisiejszego spokój. A poseł pomógł? Poseł nie pomógł. W świetle tej polityki prowadzonej to trzeba by wybudować krematoria, wtedy dla rządzących problem by znikł. Kapcia Ewa, Krystian Barbara, Kulma Cecylia, Kicek Józefa, Konik Małgorzata, Konofalski Robert, Kozak Anna, Kępa Wiesław, Kuraś Kaczmarczyk, Kopycka, Kotaba. Są to setki ludzi. Jest to nowa lista Schindlera. Kto uratuje polską elektronikę i czy warto ją ratować? Zarzuty były skierowane pod adresem rządu. Natomiast ja zadam pytanie, kto te wszystkie wyroby kupuje w Polsce? Bo były zarzuty, że otworzyliśmy granice, że był napływ importowanych towarów. No przecież ktoś to kupował. Widocznie ludzie byli spragnieni tych nowoczesnych wyrobów, innych wyrobów niż mieli do tej pory. I to proszę, trzeba zrozumieć. I w tym pierwszym, panie okresie, proszę nie przerywać w tym panu? Pierwszym okresie było to zachwyśnięcie się wyrobami zagranicznymi. Później przyszło to otrzeźwienie. Moje obawy polegają na tym, proszę panów, że rozkład czy... Powiedziałem, osłabnienie polskiego przemysłu elektronicznego skutkuje bardzo negatywnie, jeżeli chodzi o poziom techniki wojskowej i poziom nowoczesności naszej armii. Otóż wydawałoby się tak, że elektronika, w szczególności na odcinku wojskowym, powinna mieć się bardzo dobrze. Bo cóż nam trzeba? Wiadomo, że współczesna broń 60-90% to jest elektronika w kosztach każdego egzemplarza. Potrzebne nam są różne rzeczy elektroniczne. Potrzebne nam są wojska walki radioelektronicznej. Potrzebne nam są systemy właśnie projektu i tak dalej. I nie ma tego. Panie ministrze, kiedy miał pan wpływ na to, dlaczego nie było zamówień wojskowych? Już odpowiadam. Otóż proszę państwa, jak państwo zapewne wiecie, ja byłem nowym ministrem przez ponad 3 miesiące. To jest oczywiście duży okres czasu. Mogłem to się rozwojować.
Mogę powiedzieć tylko jedno. Nie ma mechanizmu, przy pomocy którego Ministerstwo Obrony mogłoby takie zamówienie złożyć. Dlatego, że my planujemy wydatki budżetowe na jeden rok. Jeżeli chcemy zaplanować jakiekolwiek zakupy dla armii, i to jest plan długoletni, ministerstwo musi wiedzieć, jakimi przybliżeniami to nasze środkami będzie dysponować. Tymczasem cały czas te nakłady na obronność spadają. To co panowie mówicie o tym, że ludzie chcieli kupować wyroby koreańskie czy inne, bo były tańsze i wyglądało na to, że lepsze, bo nie było cały okres propagandy lat 89, 90 tam parę, to jest okres, że polski przemysł upada. Spójrzcie na reklamę programu powszechnej prywatyzacji, gdzie jest upadły przemysł, gdzie tylko, ja nie wiem, gdzie perspektywy żadnych nie ma czego podnieść, cały przemysł, prawda? Przy takiej propagandzie oczywiste jest sprawą, że ludność się zwróci do wyrobów zagranicznych. I chcę powiedzieć, że mówiło się o przerwie konkurencyjności, że jest wolny rynek i nie trzeba interweniować. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli była interwencja rządowa, to była interwencja na niekorzyść polskiej gospodarki i na niekorzyść polskiego przemysłu. Nie ma równego traktowania wobec prawa podmiotów gospodarczych. Inne prawa obowiązują przedsiębiorstwa państwowe nadal, inne prawa prawami spółki typu handlowego. Gdzie on, to co było powiedziane w materiale, nie inwestuje w technologię, nie inwestuje w produkcję. Unimor Elemis jest to produkt, myśl techniczna, można powiedzieć, Polska, ponieważ nasi konstruktorzy, inżynierowie od lat współpracują z Philipsem Siemensem. Ale wróćmy do tej ochrony. Tak, ja myślę, że obowiązują prawa rynku, natomiast naszym zadaniem jako rządu jest właśnie wspomóc tych, którzy się restrukturyzują w pewnym okresie. Natomiast mówi pan o tym, że braliście kredyty, ale nie skorzystaliście. Z sądowego postępowania układowego, z bankowego postępowania układowego. Nie korzystacie teraz ze wstalu. Mamy możliwość, mamy 150 milionów dolarów w tej chwili na pomoc dla przedsiębiorstw restrukturyzowanych, takich, które są w trudnej sytuacji. Przemysłu elektronicznego nie ma żadnego wniosku. Pomimo wielu spraw. Ale wszyscy nas szukają oczywiście. Ale panowie, nie razem. To nie jest zebranie, że tak powiem, związkowe, tylko wróćmy do meritum. Panie redaktor, właśnie, tutaj padło stwierdzenie, że nie powtarza się już błędów w przeszłości. A ja mam wrażenie, że pewne się powtarza. Mianowicie nie do końca został zastopowany szmugiel elektroniki. Odbywa się to w ten sposób, że już są taryfikatory, już te stawki celne są rozsądniejsze, ale na przykład na granicy są dużo rozsądniejsze niż były, gdy były zerowe. Natomiast trzeba wiedzieć, że przychodzą na przykład płyty montowane, które wkłada się jako zintegrowane pod zespół prosto do telewizora, które kosztują 90 dolarów, a są zaniżane faktury, na przykład od 40 dolarów jest podstawa naliczeniowa cła. I nie ma na granicach specjalisty, który by celnikowi uświadomił, że to jest właśnie ta płytka za 90, ona jest, on jest pobierany poza 40. Tak już nie jest. Tak jest. Od 7 miesięcy powstał w Warszawie pierwszy punkt specjalistyczny w uzgodnieniu z prezesem Głównego Urzędu CEU. Ma być to poligon doświadczalny. Chcielibyśmy takimi specjalistycznymi punktami, przez które byśmy przerzucali tą elektronikę, jeśli chodzi o oclenie, dlatego żeby właśnie ze względu na postęp, który jest w elektronice, żeby tam fachowiec spojrzał. Wychwytywał te różnice. I ma pan rację, mówiąc o tym. Dlaczego jest to tak późno, skoro my się tego domagamy jako branża elektroniczna praktycznie od 4 lat, a dopiero 3 miesiące temu jedno jako jedyne powstaje. Ale panowie, nie tylko patrzmy po prostu na działania ministra, nie patrzmy na działania rządu. Są elementy, kiedy możemy po prostu robić to sami. Takim elementem jest również Grupa Rozwoju Elektronika Polska S.A. Spółka utworzona z przedsiębiorstw, 11 przedsiębiorstw elektronicznych. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy opracowali wspólną strategię działania. Próby integracji przemysłu prowadzone są przez Ministerstwo Przemysłu od pewnego czasu, powiedzmy od tych 2 lat. 2 lata temu próbowaliśmy tworzyć coś na kształt holdingu elektronicznego. Niestety pewne prace, które zostały zainicjowane i poparte werbalnie, ale niestety tylko werbalnie słownie, przez menadżerów, tudzież rady pracownicze przedsiębiorstw, nie było jeszcze spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw elektronicznych, niestety nie zostały zrealizowane, bo minister administracji nie prowadzi tej integracji. My jako ministerstwo chcemy na poziomie powstawania tej grupy, powiedziałbym, nieadministracyjnej, działającej w środowisku, a jednocześnie wspieranej przez Ministerstwo Przemysłu. Chcielibyśmy, żeby do tego włączyły się również polskie banki. Wystąpiliśmy jako ministerstwo, że taka inicjatywa powstała, że ta grupa działa, ta grupa skupia konkretne przedsiębiorstwa. Czy na przykład proponujecie państwo jakiś sposób oddłużenia? Na przykład, ja pytam. Ale to jest element tego działania. To jest konkretne. To jest jeden element działania. Strategia. Mógłby pan teraz powiedzieć tym ludziom, którzy byli w tym reportażu, tak konkretnie, jakie oni mają perspektywy z waszego punktu widzenia?
Generalny mogę powiedzieć, że ja osobiście oceniam, że firma Telpot ma szansę, mimo że jest w upadłości od... I dlatego broniliśmy tej od lutego ubiegłego roku. W upadłości działa, w upadłości zwiększa swoją sprzedaż, redukuje koszty. Przede wszystkim Telpot trzeba doinwestować w nowoczesną technologię, gdzie w tej chwili... A kto to ma zrobić i z czego? Nie. To musi... Doinwestowanie w ogóle przemysłu musi wynikać z pewnych wspólnych planów. Tak, po pierwsze dokładnie inwestycja musi, inwestowanie musi być pod jakimś celem. Nie można inwestować dla samego inwestowania. Musimy żeby mieć produkować. Żeby produkować. Nie. Chodzi o znalezienie miejsca polskiego przemysłu, czy tej części, która została z polskiego przemysłu elektronicznego w elektronice światowej. Po prostu trzeba znaleźć swój kawałek podłogi, swój kawałek, swój na segment, którym staniemy, swój segment, swoją niszę i wtedy dopiero poprzez kooperację i współpracę między przedsiębiorstwami zagospodarować ten kawałek, na czym się najlepiej znamy i to dopiero wtedy może być podstawą dla rozwoju tego przemysłu. Na te pytania ma odpowiedzieć Grupa Elektronika Polska S.A. I co jest ciekawe, ta inicjatywa jest jakby wyszła nawet z samych przedsiębiorstw. Elenis już był przygotowany w 1989 roku do prywatyzacji. Wystąpiliśmy do pana ministra, wtedy wicepremiera Balcerowicza o prywatyzacji. Ja. Miał to być akcjonariat pracowniczy. Niestety wszystkie dokumenty żeśmy złożyli. Pan Balcerowicz ze względów politycznych, dosłownie politycznych, zablokował, ponieważ Elemis był wiodącym zakładem, jeżeli chodzi o struktury samorządowe, prawda, i tego typu sprawy. Ale czy dzisiaj, po 4 latach od tego faktu, kiedy pan profesor Stanisław Gomułka pisał do ministra finansów, pana, był doradcą pana premiera Balcerowicza i pisał, że jeżeli cła w 90 roku, jak mówię, bez ceł ochronnych będzie trudno przyciągnąć inwestycje zagraniczne, nie mówiąc o szansach przeżycia rodzimej elektroniki. Pisał to potwierdziło wtedy. Potwierdziło się w życiu w 100% praktycznie, pani redaktor. I do dziś nikt nie odpowiedział, pani redaktor, za wakacje celne dla elektroniki azjatyckiej czy zachodniej na przełomie lutego i marca 91 roku. Na przykład Korea, która z butami wchodzi w cen po cenach dumpingowych. Do kraju, jest do procedura dumpingowa do wykorzystania. Ale... Panie, jest określona procedura. Panie dyrektorze, ale przez kogo to wykorzystanie? W 91 roku Elemi zgłosił do Urzędu Antymonopolowego wniosek o ściganie o stosowanie dumpingowe. I do dnia dzisiejszego nie ma nic. Bardzo zadziwiające jest, że ci sami ludzie, którzy tak często o nastawieniu liberalnym, bardzo często odwołują się do doświadczenia tygrysów azjatyckich, zapominają, co zadecydowało o sukcesach tygrysów azjatyckich. No przecież to jest w pierwszym okresie bardzo protekcyjna polityka. 600% wozowego cła. Tak, dzisiaj mało tego. Tajwan, Singapur, Malezja. 30% na wyroby gotowe. Natomiast my wpuściliśmy obcy kapitał, ludzi wyrzuciliśmy na bruk i zalaliśmy polski rynek zachodnimi, czy koreańskimi, japońskimi telewizorami. Macie państwo koncepcję, więc co pytam? Co będzie z oddłużeniem tych przedsiębiorstw? To jest pierwsze pytanie. I dalej, czy istnieje coś w rodzaju mapy prywatyzacji? Ile z tych przedsiębiorstw polskiej branży elektronicznej zostanie sprzedane, sprywatyzowane? Ile zostanie państwowe? Czy może pan mi na to pytanie odpowiedzieć? Raport o stanie polskiego przemysłu i program polityki przemysłowej na lata 94-97. Raport o stanie polskiego przemysłu 93 i dwa bardzo poważnie wyglądające raporty. Panowie, jeszcze raz pytam, dlaczego tak późno? Czy byliście zniewoleni, nie mogliście działać? Ja jeszcze mogę wspomnieć o założeniach polityki przemysłowej, które zostały zatwierdzone w ubiegłym roku przez Radę Ministrów. Założenia, które charakteryzują działania na tym rynku, mówią o pewnych przemysłach, o strategii, o podejściu problemowym, dobrze, to wszystko sektorowym. Pięknie brzmi i naprawdę elegancko to wygląda. Dlaczego brzmi, wobec tego jest taki rozdźwięk między stanem świadomości, a także stanem gospodarki, a panów samopoczucia? Polityka nie może być realizowana, polityka przemysłowa przez rząd, przez ministra przemysłu. To są pierwsze kroki. Proszę państwa, zapominamy o jednej fundamentalnej rzeczy. Domagamy się, żeby w przeciągu 4 lat polska gospodarka stała się gospodarką, czy 5 lat gospodarką w pełni konkurującą, czy mogącą konkurować z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami. To jest niemożliwe po prostu. Musimy zdawać sobie sprawę z procesu, jaki tu zachodzi. Pan Mazur powiedział tak, że nie oczekujmy, że polska gospodarka, polskie przedsiębiorstwa po 5 latach reformowania będą konkurencyjne. Myśmy tego nie oczekiwali. Właśnie dlatego żądaliśmy ochrony producentów krajowych. Właśnie dlatego potrzebna jest polityka przemysłowa. I teraz określmy przynajmniej tak, nie wiem, bardzo ogólnie, co to takiego jest. Musi to być oczywiście pewien wybór tych gałęzi, na które stawiamy, którym państwo pomaga. Pomaga w sensie linii kredytowych, pomaga w sensie oddłużenia właśnie. I ja pytam wobec tego, bo rozmawiamy o elektronice. Czy elektronika to jest ta gałąź? Znaczy ja mogę powiedzieć, że oczywiście
elektronika wpisuje się w naszą politykę przemysłową i jest elementem tej polityki przemysłowej, tak samo jak polityka przemysłowa jest elementem strategii dla Polski. I te nasze prace, które prowadziliśmy w okresie ostatnich miesięcy, właśnie na tym polegały, żeby no, zastanowić się, w których momentach się wpisuje, w strategię, w których nie, i dyskusje prowadzone były w tych 10 zespołach, które zostały powołane i które opracowały szczegółowy harmonogram. I które sprecyzują to, co jest ramą strategii dla Polski, jak rozumiem, tak? Tak, natomiast jeśli jeszcze mógłbym powiedzieć, to ja myślę, że my kilka lat temu zaprosiliśmy wszystkich do dyskusji publicznej na temat polityki przemysłowej, bo przecież zapraszaliśmy różne środowiska naukowe, drukowaliśmy naszą politykę przemysłową w Gazecie Przemysłowej, Rzeczpospolitej, robiliśmy konferencje prasowe. Może nie było to w telewizji, dlatego to było mniej widoczne. Natomiast no, zależy od zainteresowania drugiej strony, czy ona chce uczestniczyć w tej debacie, czy nie. Hasło czy slogan polityki przemysłowej zrobił w Polsce zawrotną karierę na podstawie doświadczeń japońskich. Otóż w Japonii sytuacja wygląda w ten sposób. Tam są przede wszystkim ludzie wykształceni w administracji państwowej, którzy poświęcają swoją karierę dla tworzenia siły tego państwa. Ale oni współpracują bardzo blisko z przedsiębiorstwami, które z kolei konkurują ze sobą. Patrzymy na to, co robili Niemcy, co robili Francuzi, Stany Zjednoczone. I jakby w oparciu o te doświadczenia, które te państwa miały, tworzymy swoją politykę przemysłową. My od pewnego czasu, od 4 lat, domagamy się strategii przemysłowej, polityki przemysłowej, spójnej. To jakoś nie wychodzi. Być może strategia dla Polski ten element nareszcie uwzględni skutecznie. Strategię może uwzględnić tylko w tym zakresie, w jakim będzie ta współpraca, o jakiej ja mówiłem. Znaczy rząd, tak jak wspomniałem poprzednio, jest bezbronny, jeżeli nie będzie współpracował z przedsiębiorstwami, ze związkami zawodowymi i z elitami intelektualnymi, profesorami uniwersytetów, dziennikarzami. Jeśli chodzi o strategię dla Polski, ja to czytam bardzo dokładnie i obserwuję bardzo dokładnie losy, to jest propaganda, panowie. Ja przypominam sobie pierwszy, drugi etap reformy. Dzisiaj mamy dezagregację strategii. Jest strategia dla Polski, jest strategia dla zdrowia. Ale czy może pan profesor używać dostępnych... No to się tak nazywało wtedy. W okresie PRL-u to się nazywało rozbijanie zadań planowych na coraz to mniejsze jednostki. I dzisiaj mamy to samo zjawisko. Jest strategia dla służby zdrowia, strategia dla tego, dla owego. Natomiast w dokumencie samym podstawowym strategia. I po pierwsze nie oferujecie, panowie, jeśli mogę mówić w ten sposób, oferty do dyskusji. Wiesz, to jest fatalnie, że my się raz na jakiś czas spotykamy w telewizji, a nie ma miejsca ani propozycji publicznej dyskusji. Ja się bardzo rzadko mogę wypowiedzieć na ten temat, a mam uwagę. Otóż we wszystkich rozdziałach strategii, gdzie jest napisany punkt pierwszy diagnoza, nie ma diagnozy. To znaczy tego, o czym byśmy tu mówili. Nie ma powiedzenia, dlaczego tak się stało. I dopiero po odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało, można powiedzieć, co zrobić dalej. A wy z uporem, kolejne rządy, z uporem godnym lepszej sprawy nie chcą na ten temat odpowiedzieć. A stało się źle od samego początku. Przedsiębiorstwa państwowe, elektronika, kosmetyka, wszystko stanęły przed dramatyczną sytuacją. Nigdy nie były przygotowane do konfrontacji ze światem. Walterowicz zrobił to no, na swoje własne ryzyko. I zrobił, stało się. Prawda? Ale fakt jest faktem. Tę diagnozę trzeba postawić, trzeba starać się to odkręcić. Dlatego tak strasznie ważne jest oddłużenie przedsiębiorstw. Dlatego, że ja nie mówię, że każdego, nie mówię, że automatycznie, ale koncepcja. O oddłużeniu się mówi już 2 lata, oddłużenia nie ma. Reprezentant Ministerstwa Finansów nie chce na ten temat mówić, mówi, nie może to być automatyka, zgoda, ale koncepcję trzeba mieć, inaczej będziemy się sypać. Nie ma, panowie, strategii. Kłopot podstawowy, który mamy, to jest kłopot taki, że nie bardzo wiemy, co zrobić z własnym państwem. Kłopot drugi, który mamy z tym, to to, że na scenie politycznej działają różne siły polityczne, wzajemnie konkurujące, zwalczające się i ciągle między nami nie ma zgody co do tego, gdzie jest interes narodowy, racja stanu i na jakim poziomie musimy ze sobą współpracować, niezależnie od tego, kto będzie kierował państwem, kto będzie rządził, jaka opcja, żeby Polska wygrywała. A z drugiej strony trzeba spojrzeć na zniecierpliwienie i na to, że ludzie, którzy tracą pracę, którzy wcale nie widzą tego, że jest tam coś przygotowane i coś tam będzie, którzy mają kłopoty z wiązaniem końca z końcem, którzy być może pojutrze nie będą mogli dać coś dzieciom do zjedzenia, są w całkiem innej sytuacji. I to parcie, to ciążenie, ta tendencja w społeczeństwie może mieć konsekwencje dla państwa również bardzo niedobre. Przemysł, polski przemysł elektroniczny i to doświadczenie polskiej elektroniki powinno stać się symbolem, a i lekcją. Lekcją z przestrzelenia polskich reform. W roku 1989 polska elektronika stała wyżej niż średnia polskiego przemysłu. Mieliśmy duży eksport na rynki wschodnie. Układ Warszawski, w ramach Układu Warszawskiego mieliśmy specjalizację właśnie elektroniczną.
można było na tym budować. Niestety zachłysnęliśmy się liberalizmem, zachłysnęliśmy się naiwnym otwarciem na świat, zamiast chronić polski przemysł, zamiast dokonać konwersji wysokiej technologii wojskowej na cele konsumpcyjne, cywilne, stworzyliśmy raj dla przemytników. Ale jeśli się to nie zmieni, to skaże nas to na włączenie się w międzynarodowy podział pracy, tak jak włączały się doń afrykańskie kraje w czasie kolonizacji w XIX wieku. To znaczy oni nam kapsle, które sobie będziemy przypinać ucho, oni nam koraliki, które będziemy wciskać w nos i myśleć, że te świecidełka coś znaczą, a my im surowce, a my im rynki zbytu, czyli czystą gotówkę. Jesteśmy, proszę Państwa, atrakcyjnym rynkiem zbytu, ale możemy być również atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym. I należy prowadzić taką politykę, że owszem, można u nas zbywać towary pod jednym warunkiem, że będzie się również inwestować. Będziesz w Polsce sprzedawał pod warunkiem, że będziesz tu również produkował i będziesz zatrudniał Polaków. Pani redaktor, ja tylko chciałem tu dodać, bo już więcej się nie będę wypowiadał. Jeżeli na debatę o gospodarce przeznacza się w telewizji 20 minut, natomiast debata o homoseksualizmie trwa 2 godziny, to o czym my mówimy? Mam nadzieję, proszę Państwa, że tym programem rozpoczęliśmy bardzo poważną, otwartą, publiczną dyskusję na temat przyszłości naszego przemysłu, a także przyszłości kraju. Robiliśmy to już o ubezpieczeniach zdrowotnych, o służbie zdrowia. Teraz myślę, że polityka przemysłowa państwa, którą występujemy, jest godna nie jednego programu, ale całego serialu. Sprawa dla reportera to serial publicystyczny. Stał się nim teraz bardziej, gdyż spotykać się mamy, proszę Państwa, wprawdzie nieco później i krócej, ale częściej, co 2 tygodnie. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Zapraszam więc do współpracy przede wszystkim Państwa, naszych widzów, bo od Państwa zależy ten program. To Państwo tworzą go. Zapraszam także dziennikarzy, jeśli sprawy interwencyjne, sprawy ludzkie ich interesują i jeżeli chcieliby poświęcić trochę swojego czasu i życia dla tego programu. Liczę na Państwa i do zobaczenia za 2 tygodnie. Dobranoc Państwu. Słyszałam, jak sygnał strajku, dosłownie tą syrenę, to łzy w oczach miałam. Dech mi zaparło normalnie. I dlatego to jest ciężkie, bo tylu latach myśleć, co teraz. Pierwsze to zobaczyłam flagi przed wejściem do zakładu, ale jeszcze nie byłam zorientowana, co się dzieje. Myślałam, że jakieś święto, o którym nie wiem. Dopiero w pokoju koleżanki mi powiedziały, że strajk, bo ogłosili upadłość zakładu i syndyk chciał wejść po prostu na teren zakładu, żeby spełniać swoje czynności. Z początku nie wierzyłam, myślałam, że sobie żartuję, ale potem jak już to doszło do mojej świadomości, no to normalnie mnie zamurował. Dziwny to jest strajk. Ta syrena winna zmusić do myślenia, nie tylko kierownictwo tej podu. O godzinie 12, kiedy postanowienie było odczytywane przez radiowęzeł, pojawił się syndyk pan Ramon Kula. O 1:00 było z nim spotkanie. Na tym spotkaniu powiedział, że Telpot nie istnieje, istnieje tylko masa upadłościowa, której on jest przedstawicielem. Stwierdził, że zarząd firmy też nie istnieje, jest tylko on. Ja potem poszedłem do zarządu regionu dowiedzieć się, kto to jest pan Kula i na jakich zasadach takie postanowienia w trybie niejawnym zapadają. Dowiedziałem się tyle, że pan Kula był w Tamelu przez 3 miesiące, gdzie przez 10 dni chodził do zakładu, po 10 dniach został ogłoszony strajk, nie został wpuszczony. Również pan Kula jest w zarządzie Okocimia, w zarządzie Stomilu i później uzyskałem informację, że od 19 stycznia jest również syndykiem w Rabce, w domu handlowym Artus. Po takich informacjach następnego dnia, 3 marca, podnieśliśmy sprawę na posiedzeniu komisji zakładowej o godzinie 6:20 rano. Zapadła decyzja, że jest strajk.
Nie, po prostu ta syrena tylko we mnie przeraziła mnie, nie tam, że wie pan, strajk, tylko to samo, to wiecie, syreny samej, tą sytuację nieprzyjemną dla mnie. Tylko to wycie syreny. Co ja mam dziecku swojemu powiedzieć, że co mu dam jeść? Że mnie z pracy wyrzucili i mam 43 lata i nigdzie pracy nie znajdę, bo w jakiś sposób tutaj część zdrowia troszeczkę straciłam, bo 23 lata, tak jak mówię, pracuję. I co ja mam dziecku powiedzieć? Nie mam pieniędzy, nie kupię ci. No ja sobie po prostu tego nie wyobrażam. Nie wiem, dlaczego prasa milczy. Gdyby nie koleżanki tutaj, kierowniczka, to ja nie wiem. Już patrzyłam, gdzie by się zaszyć, żeby... No nawet nie myśleć o tym. No nie wyobrażam sobie, w ogóle sobie nie wyobrażam, co by było, gdybym w tej chwili musiała iść na bezrobocie. O co tu w tym strajku chodziło? Chodziło o to, żeby nie dopuścić syndyka do działania, żeby nie zaczął rozprzedawać majątku firmy. Ponieważ ta firma przeszła już swoją drogę krzyżową, mówię, w 90 roku w jednym ministerstwie nas prywatyzowano, w drugim likwidowano. Tego samego dnia dosłownie były dwa razy zwolnienia grupowe, dwa razy podział przedsiębiorstwa. No i na dzień 26 lutego ogłoszono upadłość zakładu. Myśmy się z tym nie mogli pogodzić. Nie znaliśmy żadnych przesłanek, tym bardziej, że w postanowieniu sądu było jasno powiedziane, że nie brano pod uwagę obaw formułowanych przez Radę Pracowniczą i Związki Zawodowe. 3 marca pan Kula pojawił się w zakładzie o godzinie za kwadrans 9, gdzieś tak. Został poinformowany o strajku. Ja już wiem, że koleżanki tu wcześniej opowiadały, jak to było. Także nie chciałbym wracać. Straszył, że mi pogrzebie w papierach. Pani zbiera przepustek, że suchej złotówki na niej zostawi. Ostatnio sprzed pokoju szafę sprzeda i tak dalej, i tak dalej. Nie chciał podjąć z nami rozmów absolutnie. W związku z ogłoszeniem przez sąd wyroku o upadłości Telpodu przyszedł do krakowskich zakładów elektronicznych pan syndyk, podszedł do biura przepustek i poprosił mnie o przepustkę. U nas od rana już odbywał się strajk, więc odmówiłam na polecenie przewodniczącego komisji strajkowej. Puszczę wydania mu przepustki, wyszłam z biura na korytarz. Pan syndyk powiedział, że mnie zniszczy. No i trwała tam dyskusja, kto mi wydał polecenie. Spytał się jeszcze raz, czy mu wydam przepustkę. Ja mu odpowiedziałam, że nie dostanie przepustki, ponieważ ja mam swoich przełożonych. Pan syndyk wtedy mi odpowiedział, że nie zostawi na mnie suchej złotówki i zabierze mi ostatnią szafę z przedpokoju, żebym się jeszcze zastanowiła. Byłem akurat na portierni w opasce i wszedł człowiek. No, ja naprawdę mam w życiu do czynienia z mnogością ludzi. W ciągu każdego dnia. I ten człowiek na mnie wywarł takie wrażenie, jakieś, to się mówi, jak mało człowieczeństwa. Jak maszyna, no, działał, nie wiem, co to powoduje, czy dużo pieniędzy, czy jakieś... Ja z takimi ludźmi nie mam do czynienia na co. Dlatego jakiś sprzeciw się we mnie rozbudzi, bo pan tu nie wejdzie, bo ja pan, będę tu jeszcze robił 2 lata za darmo. Z czystego sentymentu, ale pan tu nie będzie cząstką. Odnosił się bardzo niegrzecznie do wszystkich na korytarzu, którzy stali. Zaczął nas straszyć. A czy z was straszy? Że on i tak wejdzie, że Telpod już w ogóle nie istnieje. Że to jest tylko masa upadłościowa. Kwestia dni. Że tutaj nic nie zostanie. To tłumaczył wam, co to znaczy masa upadłościowa? Nie, w ogóle nic nie wytłumaczył. No to w ogóle nad szok. W ogóle nad szok. Tym bardziej, że nas jeszcze straszono, że może skorzystać z policji pan syndyk i że ma prawomocny wyrok sądu i może tutaj działać. Ale myśmy postawili sprawę ostro, jako komisja, jestem komisji strajkowej, że nie wpuszczamy przynajmniej pana Kuli. Bo mieliśmy troszkę rozeznania co do jego osoby, że w kilku przedsiębiorstwach jest ubrany bardzo wysoko i dlatego on może nas zniszczyć w ciągu 2-3 dni, pozamyka nam wszystkie źródła, media, konta i będziemy leżeć od razu. A jego wejście, przede wszystkim ja uważam, że urzędnik państwowy, jest to zakład też państwowy, to inaczej powinien się zachowywać, nie w ten sposób, bo utrata miejsca pracy, jeszcze raz mówię, w obecnym czasie to jest po prostu dla pewnych ludzi, no jest to tragedią.
W obecnym czasie jest to dla ludzi tragedią, więc powinien to w inny sposób załatwić. Nie w takie wejście nie powinno być takie, jak było jego. I podejście do człowieka przede wszystkim. Matka mi całe życie wpajała, że jak masz dwie ręce zdrowe i nic ci nie dolega, to powinnaś o własnych siłach się utrzymać. No i właściwie dalej mam dwie ręce zdrowe, a jednak no nie potrafię zapewnić rodzinie zaspokojenia najniezbędniejszych potrzeb. I to jest właśnie najprzykrzejsze, że w pełni sił jeszcze produkcyjnych właściwie jestem wyrzucona na boczny tor, gdzieś w ogóle na obręby. Te zręczne i spracowane ręce w niczym nie przypominają gestu wyciągniętej dłoni po jałmużnę. Wygląda w ten sposób, że na bramie głównej w ciągu dnia do godziny 14 stały dwie osoby i na kracie, która łączy nas z zakładami elektrotechnicznymi, jedna osoba, a ja byłem cały czas, dzień i noc. Mam łóżko polowe wstawione w radiowęźle w takim małym pokoju. Więc dlatego okupacyjno-rotacyjne, bo okupowałem ja, a straż strajkowa była rotacyjna. Natomiast reszta załogi cały czas pracowała. I to pracowała nie tylko w ciągu tygodnia, ale nawet w wolne soboty. I to nie za pieniądze, tylko kosztem odbioru potem tych godzin w innym terminie. Tak wyglądał ten strajk, na wzmożonej produkcji polegał. To się może nazywa strajk, ale to była obrona przed tym, żeby nie rozgrabiono majątku tej firmy do końca i nie zniszczono. Tutaj było nagle, po prostu nagle upadło i koniec, więc dlatego był w tej formie był po prostu strajk, a myśmy pracowali to bardziej wydajnie, kiedy normalnie nawet jeszcze więcej, bo pracowaliśmy w sobotę dodatkowo, właśnie zaraz po ogłoszeniu strajku. Kolejna sobota była po prostu wolna, ale myśmy przyszli do pracy, bo są tak duże zamówienia u nas na potencjometrach, że po prostu nie do przerobienia. I że nawet podczas strajku, żeśmy wolną sobotę przyszli, pracowaliśmy. Tak, strajk polegał na wzmożonej pracy. Wszyscy robili to, co do nich należy, a mówię mało tego, bo jeszcze w soboty przychodzili dodatkowo i pracowali praktycznie za darmo. Ten płot, jak wiadomo, miał konta pozamykane bankowe. I praktycznie odbiorcy, czy tak, byli zmuszeni przyjeżdżać po towar. Po prostu nie jest to tylko przypadek w Telpodzie, bo nasi odbiorcy również mają konta pozamykane. I to są jakieś paradoksy w tym kraju się dzieją, ponieważ trudno, żeby wozić miliony po teczkach i w samochodach bez konwoju. Przecież to jest sytuacja, moim zdaniem, a tak to było i tak to jest dalej. Czy mielibyście taką siłę, że tak powiem, moralną do tego protestu, gdyby ten zakład nie miał zamówień, gdyby nie wychodził na prostą? Na pewno by nie było takiej siły. Gdyby zakład nie miał zamówień, gdyby sytuacja ekonomiczna, to znaczy pod względem przynoszenia strat, nie była o wiele lepsza i nie rokowała nadziei na przyszłość, na pewno by tego protestu nie było, bo tu nie chodzi o to, żeby utrzymywać coś, co nie ma żadnych szans. Tu chodzi po prostu o to, że likwiduje się przedsiębiorstwo, które naprawdę wychodzi i ma produkcję i ma zbyt. I to nie tylko w kraju, ale i za granicą. Był to dramat tych ludzi, był równocześnie dramat nas, związkowców, którzy po prostu musieli z konieczności takie decyzje akceptować. Niemniej jednak ta dotychczas kształtująca się rzeczywistość uczy nas, że istnieje konieczność znajdowania się w niej i poszukiwania samemu rozwiązań, które by służyły dobru ogółu. Zakłady elektroniczne Telpod nie spały przez ostatnie 3 lata. To nie jest tak, że czekaliśmy na mannę z nieba, aż nam coś spadnie. Myśmy cały czas prowadzili walkę. Stąd 2 podziały, 2 razy zwolnienia grupowe. Z 5770 osób na dziś. I w tym momencie nóż w plecy, dokładnie można tak powiedzieć, ogłoszenie upadłości zakładu.
I cała nasza walka, dobijanie się do wszelkich ministerstw, do prezydenta, do premiera, gdziekolwiek się tylko dało, idzie na marne. Myślę, że tak nie powinno być w tym kraju i że zakład, który walczy, który chce się znaleźć w tej nowej rzeczywistości gospodarki rynkowej, powinien mieć jakąś pomoc. To dochodzę do wniosku, że właściwie mam całe życie przegrane. Bo w tej chwili się znajduję w punkcie wyjścia. Tak jak przyszłam pierwszy raz do pracy, tylko że wtedy miałam jeszcze jakąś nadzieję, a w tej chwili, no jaką mogę mieć nadzieję? Kariery już nie zrobię. Za mąż bogato raczej też nie wyjdę. No jedynie mogę mieć nadzieję, że syn jak skończy szkołę, znajdzie zatrudnienie na tyle atrakcyjne finansowo, że przy nim się jakoś uchowam. Pan Kula telefonicznie stwierdził, że z głodu tu pomrzemy. No i 31 marca zapadło postanowienie sądu, żeby o zmianie syndyka z pana Kuli na panią Alicję Rygiel-Stanek. My po rozważeniu sprawy zawiesiliśmy strajk i pani Alicja Rygiel-Stanek działa. Obecna pani syndyk, wydaje mi się, robi dużo lepsze wrażenie. To, co kiedyś powiedział pan prezydent Wałęsa, że trzeba, że nie zgubić człowieka. Ja się zgadzam naprawdę z ministerstwem przekształceń, że trzeba prywatyzować. Wiem, na czym to polega. Żeby odbawić sytuację, żeby relacje były jasne, proste, zrozumiałe. Ja odebrałam dość pozytywnie panią syndyk, to znaczy podeszła bardzo po ludzku. Byłam akurat nie na spotkaniu z panią syndyk, kiedy przyszła, więc bardzo po ludzku. Bardzo. Uważam, że zachowała się tak, jak syndyk powinien przede wszystkim, bo ona powiedziała, że ona tego zakładu nie chce likwidować, że dla niej, no, miejsce, zdaje sobie sprawę, co znaczy w obecnym czasie utrata pracy dla człowieka, więc powiedziała, że jesteśmy czyści ekologicznie, że zakład musi ten istnieć. Cały czas pod tym względem mówię, że zakład Telpot musi istnieć. Czy to się będzie Telpot nazywał, czy nie, ale że musi istnieć, więc dla mnie jej zachowanie było bardzo budujące, bo w porównaniu do tamtego syndyka, to o czym tu mówić. No, ona szanuje człowieka i ludzi. Także bardzo pozytywnie odebrałam panią syndyk. A jak pani jako człowiek z zewnątrz odbierała tutaj to napięcie, tę atmosferę pełnego dramatu ludzkiego? Jak? No, przecież pani jest rzecznikiem wierzycieli, prawda? No nie tylko. Jestem przedstawicielem sądu do załatwiania jednej i drugiej spraw, jednej jak i drugiej strony. Chciałabym, żeby po prostu działać zarówno na dobro wierzycieli, jak i na dobro tego zakładu, co jest bardzo trudne, nie ukrywam tego. Nie ukrywam tego, że się boję, czy się to uda. Niemniej pańskie pytanie, szłam z wielką bojaźnią do tego zakładu z uwagi na nastroje, na strajk, na ogłoszenia, że syndyk bije robotnika. Było to bardzo przykre. Ale spotkałam się, ja wiem, doszłam do tego zakładu i spotkałam się z życzliwością zaraz na samym wstępie, więc przypuszczam, że jeśli ma się wolę rozmowy i ma się jakąś wizję przed sobą, to ta wola pozwoli do tej wizji dojść. Pani mecenas Rygiel-Stanek spotkała się najpierw z załogą, wyjaśniła, co jest celem syndyka w zakładzie i z góry od razu zapewniła załogę, że będzie się starała uratować w tej części, jaka to jest możliwa, ten zakład. Oczywiście może i to nawet obiecywała na wyrost, ale już w załodze przekazała tę wiadomość, że będzie załoga pracowała, nie będzie zwalniana, zajdzie potrzeba, to trzeba będzie zmienić stanowisko pracy, ale pozostanie ta załoga w zakładzie. W ślad za tym, ewentualnie, jeżeli się jej uda wyprowadzić, przypuśćmy,
w ramach upadłości ten zakład w jakiejś części, to będą później usiłowała poczynać jakieś naprawcze. Gdyby nie było podstaw ekonomicznych do tego, żeby ten zakład istniał, na pewno by ten protest się nie odbył, bo załoga po przejściu takiej drogi krzyżowej, jaką przeszła, pogodziłaby się z tym, że jej produkcja jest niezbywalna, niepotrzebna i po prostu nie ma o czym mówić. Natomiast tutaj jest całkiem na odwrót. Ta produkcja jest bardzo potrzebna. Mówię, zamówień mamy tyle, że nie do przerobienia. Nie mamy motoru napędowego do kapitalizmu. Nasze banki mają pusty pieniądz w sumie. A więc też nie są w stanie po prostu tutaj pomóc tym zakładom. Na Zachodzie dzieje się to w ten sposób, że banki ratują zakłady. U nas póki co, no to powiedziałabym, że co prawda nam nie szkodzą, bo jestem po rozmowie z obydwoma bankami, w których mamy konta i powiedziałabym, że po miłej rozmowie ze zrozumieniem ze strony banków sytuacji tego zakładu i banki, może tak brzydko powiem, powiedziały, że nie przyłożą ręki do zabicia tego zakładu. Strona bankowa powinna mieć tą świadomość, że raczej nasze urządzenia są niezbywalne. To są niejednokrotnie maszyny unikalne, typowo budowane pod produkcję naszych wyrobów. Na rynku raczej niesprzedawalne i strona bankowa raczej nie uzyska żadnych pieniędzy z tego tytułu. Uważam, że raczej odwrotnie. Można by było podejść do tej sprawy całkiem inaczej. Już niejednokrotnie słyszeliśmy, że banki poszły w układy z zakładami, które były w upadłości i na przykład zamieniały swoje wierzytelności na udziały w tworzących się nowych strukturach organizacyjnych. Może i by dla nas było to jakąś drogą wyjścia na przyszłość i prawdopodobnie po jakimś okresie czasu może by i odzyskali swoje pieniądze. Tysiące metrów kwadratowych, za które płaci załoga. Tak wygląda spadek po epoce centralnego planowania. Nikt go nie chce. Debaty o instytucji Skarbu Państwa wciąż się toczą. Tyle tylko, że źle i tragicznie toczy się życie ludzkie. I jest w tym coś urągającego, gdy los człowieka zależy od losu tej czy innej papierowej ustawy. Idę z wzrokiem wbitym w chodnik i zastanawiam się, co jutro do garka włożyć. Albo skąd wziąć pieniądze na nowe buty. Albo jak zapłacę światło, to skąd wezmę na co innego. A włączasz już pan prąd? Ile raz? Na długo? No, prawie miesiąc, albo lepiej. A jak pani kupiła? No, jak wybrnęłam. Po prostu złożyłam tą ankietę na dofinansowanie, no ale czekałam ładnych parę miesięcy. A ten miesiąc to jak świeczką pani paliła? Lampą naftową, którą wyciągnęłam z lamusa. I chciałam powiedzieć, że nafta też nie jest taka tania. Półlitrowa butelka kosztowała wtedy 8,5 tysiąca. To akurat na 3-4 dni świecenia. Najgorsze to, żeby tak położyć się i nie wstać więcej, albo połknąć proszki jakiś spokój. Korzalni dziecka, no bo on by sobie już kompletnie nie dał rady. Raz, że jeszcze nie jest w wieku takim, żeby umiał po prostu się znaleźć w tej sytuacji, a dwa, że no, no trzyma mnie właściwie tylko ciekawość, co to będzie. No, no nie wiem.
na święta dostaną zaliczkowe wypłaty, dostaną. I jutro będzie wypłata. Natomiast muszę panu powiedzieć, że tu jest gro kobiet pracuje. I kobiety polskie są nauczone oszczędzania. I one wiedzą o tym, że poparły mnie bardzo. Uwierzyły mi, zawierzyły mi. Więc przypuszczam, że z tą załogą da się coś zrobić i trudno by było, żeby ta załoga się znalazła za tym zakładem, żeby ten zakład przestał istnieć. Bóg da, że będzie wszystko dobrze. A ja się postaram, no wszystko, co w mojej możliwości zrobić, żeby ten zakład jakoś tam i państwa, żebyście mieli tu zatrudnienie, no po prostu.